Cześć, tutaj z tej strony Filip HD, mój kanał. Dzisiaj dzisiaj razem obejrzymy tomaszowskie wieżowce. Jest ich cztery, a tutaj jest jeden z nich przy ulicy Dibuła 4, a tam jest przy jakiejś ulicy, nie pamiętam jakiej, chyba na Niebrowskiej. Dobra, jedziemy. Jakichś zapchanych sierściowych psów, bo jest na nie uczulony. Wiecie co, szkoda tylko, że w Tomaszowie nie ma więcej niż czterech bloków, ponieważ miasto jest dość duże i jeszcze więcej wieżowców takich by się przydało. Jakichś 11-piętrowych zbudowaliby pewnie na jakichś Ciepłowicach albo w Wąwale. Dobra, to jest pierwszy wieżowiec. Jest czerwony i ma 11 pięter, jak wszystkie tutaj, w całym Tomaszowie. Ma 4 klatki schodowe i każdy z wieżowców w Tomaszowie i każda z tych klatek ma windy. Obecnie większość z tych wieżowców ma takie popsute, takie stare, zielone windy. O tak. No i większość mieszkańców... może chodźmy jakieś ustronne miejsce. Dobra. Więc tak. Tutaj windy w środku są takie zielone. Więc lepiej nie jechać, bo psują się ostatnio, więc można grzęzać w nich na długie godziny. Ale my nie będziemy oczywiście jechać windami, bo nie mamy po co. Postaram się pokazać wszystkie klatki schodowe, jakie są możliwe. Najnowsze windy to są takie niebieskie w środku. Dobra, oglądamy. To jesteśmy w pierwszej tej klatce schodowej od zachodu. Tutaj jest winda i nic nie widać. To jest numerek 5, to znaczy, że jest na 5 piętrze. Na górę nie będziemy wchodzić, bo nie mamy po co. No dobra, wychodzimy. W zamian za to pokażę wam tył, jak znajduje się z tyłu. Albo nie, jeszcze tu są 3 klatki, więc możemy szybciutko je przejrzeć. No dobrze. Tylko żeby nie było tu żadnych głupich psiurów, bo nie znoszę, jak ciągle na mnie się rzucają. Chociaż się w życiu nie rzucie, nieważne. Dobra. Kolejna klatka od południa. To jest klatka numer 2. Chwała Bogu, otwarte są. Ciekawe, jaka to jest winda. O, tu ona jest. Windy wyglądają tak. Tu jest lusterko, a tutaj guziczki. Może jechać maksymalnie chyba na 10 piętro. Dobra. Są takie zamknięcie, więc jest na parterze, ale nie wchodzimy, bo możemy zatrzasnąć się. Dobra. Klatki schodowe wyglądają tak samo. Ciekawe, czy tutaj w tym czerwonym wieżowcu są same te zielone windy. Te windy zostały zbudowane w latach 80. i po upływie 30 lat zaczęły się one psuć. I mieszkańcy musieli zwoływać ochronę. No dobra. Właściwie, jak są ludzie, nie powinniśmy nagrywać. Tu jest klatka numer 3. Dobra. Ciekawe, czy tutaj można wejść. Pilnuję mojego rowerka, żeby nikt go nie ukradł. Klatka 3. Właśnie tutaj jest taka nowa winda. Szare drzwi. Zobaczę, jak tu się otwiera. O! Tutaj jest takie wnętrze, takie niebieskie. Została niedawno zbudowana, nie jedziemy. To są nowe windy. Mieszkańcy teraz mogą spokojnie w nich jeździć, bez obaw, że mogą w nich zatrzasnąć na długie godziny. Dobra. No i została nam jeszcze jedna klatka. Wiecie co? Coś mi się tu nie zgadza, że 10 pięter, bo tam guzik jakiś. Trudno.
Dobrze. Wyśmienicie. Dobra. Policzę ile pięter. Parter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Powinno być 11 pięter. Jak wszystkie. Dobra, wchodzimy. Szybko. A tutaj jest winda zielona. Dobra. Jest to znów stara. Tylko w klatce numer 3 jest niebieska winda, ta nowoczesna. Zresztą już idźmy stąd. Naglądaliśmy się z przodu. Teraz idziemy pooglądać z tyłu. Dobra. To są zwykłe czteropiętrowe bloki. Chcecie wiedzieć, kiedy Niebrów został zbudowany? Już wam mówię. Osiedle Niebrów zostało ukończone w 1980 którymś roku, nie pamiętam którym, chyba 82, albo nawet w latach 70. Te bloki nie są takie stare. Mają jakieś 30 ileś lat. Niedługo kończą 40 lat, jak się nie mylę. A tutaj jest czerwony blok. Cztery klatki schodowe. I policzę jest teraz ile? Raz, dwa, trzy. Nie, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 11 pięter. Tak jest, 11 pięter. O, piesek sobie biega. Dobra. No to w kolejnym odcinku pewnie zobaczymy ten wieżowiec. Ten pewnie na Niebrowskiej. O. Dobra. To widzimy się w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się i cześć.